wszystkich będzie ta pieśń chwała Ci, Panie, brzmiała w niebiesiech. Wierzę, że są nawet i na tej sali osoby, które powinny również zawrzeć przymierze z Panem, a do tej pory zwlekają. Ale Bogu dzięki też za te dwie nowe osoby. Chciałbym powiedzieć też, że jest dzisiaj z nami Julia, która również miała stanąć przed nami, ale ze względu na to, że rodzice się nie zgodzili, a nie jest jeszcze pełnoletnią, musi tą decyzję odlec. Wierzę jednak, że w sercu swoim będzie ją pielęgnować, aby w stosownym czasie Bóg pozwolił jej zawrzeć przymierze, również tak jak dzisiaj te dwie młode osoby przyjmowały chrzest. Wspominam mój chrzest. To było bardzo, bardzo dawno, jeszcze przed I wojną światową. A dokładnie to było 3 lipca 1966 roku. No to już jest ponad 50 lat. I Bogu dzięki też, że Pan Bóg zachował moje życie aż do tego momentu, że mogę też cieszyć się Jego dziecięstwem. Nie. Mamy dzisiaj nowy miesięcznik, nie mamy dzisiaj wolnego mikrofonu, ale już chciałbym sprostować, że zostałem napomniany przed zborem z samego rana. Mianowicie w miesięczniku mała informacja zabrakła, tam gdzie mamy rocznicę chrztu, pięciolecie swego chrztu, może każdy sobie tam dopisać, również obchodzi siostra Aleksandra Tymek-Piłkowska. Jakoś ją zapomniałem, nie wiem, czy to jakaś pomyłka w komputerze, czy w innym tym, ale również chcemy Bogu dziękować za te 5 lat, które siostra razem z innymi oczywiście obchodzi. Będzie 11 grudnia. Bracia, siostry, słowo, które chciałbym się dzisiaj dzielić, jest już dzisiaj, było już czytane, ale z tej okazji, że mamy właśnie uroczystość chrztu, chciałbym, abyśmy te słowa mogli przypominać ciągle i ciągle, bo one dla nas są świeże, bo one są dla nas twórcze, bo one też mówią nie tylko o historii, którą przeżywamy, czy przeżywali kiedyś dawni uczniowie pańscy, ale mówi też o naszej historii, mówi o nas samych, dlatego też chciałbym, abyśmy tego tekstu mogli wysłuchać. Jeśli mamy Nowe Testamenty, otwórzmy je, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Chcę czytać od wersetu 26 do 39. Uzbrójcie się, bracia i siostry, cierpliwość. Jest to kilkanaście wersetów, ale wierzę, że warto je przypomnieć, warto je na spokojnie przeczytać. Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, od 26 wersetu do 39. Czytamy takie słowa. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, którą prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł, a oto Etiopczyk eunuch, dostojnik królowej etiopijskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracając, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś odpowiedział: jakże mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip, otworzywszy swoje usta, zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczonym? Filip zaś powiedział: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch już nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Kiedy wracający z Jerozolimy do swojego kraju, dostojnik etiopski usłyszał z ust wysłannika Bożego Filipa, ewangelisty, Słowo Boże, pierwsze pragnienie, jakie pojawiło się w jego sercu, było takie: zawrzeć przymierze z Bogiem poprzez chrzest wiary.
Eunuch chciał być ochrzczonym człowiekiem. I tu powstał pewien problem, jak wierzę, choć problem szybko rozwiązany. Pustynna droga, brak wody, ale oto nagle zajechali na jakąś wodę i ten problem mógł być rozwiązany, choć wydawać się mogło, że nie jest to taki prosty problem, bo moglibyśmy w tym momencie kwestionować jakby zachowanie Filipa, czy aby nie za szybko ochrzcił człowieka, który przecież niewiele rozumiał ze Słowa Bożego. W zasadzie, jak czytamy tutaj, ten człowiek po raz pierwszy usłyszał Ewangelię o Jezusie Chrystusie i poza tym wcale nie było pewne, czy tam, gdzie dalej będzie jechał, tam, gdzie dotrze do swojego miejsca, czy będzie ktoś, kto będzie mógł opiekować się tym człowiekiem w dalszej jego wędrówce życia tamże w tej dalekiej Etiopii. I czy faktycznie przeszkodą w zawarciu chrztu był czas? Czy powiedzieliśmy, czy nie za szybko Filip ochrzcił tego człowieka? Czy nie byłby potrzebny czas na przemyślenie takiej decyzji, bo przecież jest to dość poważna decyzja? Czy upewnienia się w swoim życiu, że człowiek robi dobrze wtedy, kiedy zawiera przymierze z Panem? Czy nie lepiej byłoby poczekać, aby był czas lepszego poznania Słowa Bożego i nauki Jezusa Chrystusa? Czas do uporządkowania i odpowiedniego przygotowania się do owego chrztu. Jak widać, bracia i siostry, z tego fragmentu Bożego Słowa Dziejów Apostolskich sprawa czasu nie była przeszkodą, aby dostojnik królowej Kandaki został ochrzczony podczas swojej podróży powrotnej do swego własnego kraju. I gdybyśmy przestudiowali choćby tylko jedną księgę, Księgę Dziejów Apostolskich, pod tym właśnie względem, z łatwością moglibyśmy zauważyć, że nigdy apostołowie nie zwlekali z nakazem chrzczenia wobec osób, które wyznawały wiarę w Jezusa. Przypomnijmy pewne sytuacje opisane w Dziejach Apostolskich, w takim telegraficznym skrócie. Pewnie każdy z nas pamięta niektóre wydarzenia, więc będę się tylko do nich odwoływał. Oto Dzień Zielonych Świąt. Duch Święty został wylany na apostołów w Jerozolimie, a Piotr wygłasza swoje pierwsze kazanie. Nawraca się 3000 osób, które... Kiedy zostają ochrzczone? Tego samego dnia zostają ochrzczone. A potem czytamy w Bożym Słowie, że Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Co to znaczy pomnażał liczbę? W jaki sposób ludzie trafiali do kościoła? No właśnie wyznawali swoją wiarę, byli chrzczeni i Pan codziennie dodawał tych, którzy mieli być zbawieni. W 8 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy opisane, jak Ewangelia dotarła do Samarii. To właśnie ten Filip, o którym czytaliśmy, kiedy Filip zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Moglibyśmy mieć pewne wątpliwości. Czy w gronie tych ochrzczonych byli tylko ludzie, którzy szczerym sercem przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, zmienili swoje życie? Niestety nie. Wśród ochrzczonych byli też tacy, jak ten czarownik Szymon, który wprawdzie był pod wrażeniem tego, co widział i słyszał z ust Filipa, ale jak się potem okazało, jego serce nie było szczere wobec Boga i takie sytuacje się zdarzają. Zdarzały się kiedyś, zdarzają się i też i dzisiaj. Czasem chcimy kogoś, a okazuje się, że po 2-3 latach tego człowieka już nie ma w zborze, jest daleko gdzieś w świecie, chodzi swoimi drogami. Takie rzeczy się oczywiście też zdarzają. Czy to przeszkadza, że mamy jednak chrzcić, nie chrzcić ludzi? W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy historię, która rozpoczyna historię wielkiego męża Bożego Saula, późniejszego Pawła. Ten człowiek był gorliwy dla Boga, ale jak sam później powie, napełniony gorliwością nierozsądną. Nierozsądną, bo przecież chciał bronić swojej religii. Występował przeciwko Bogu, niszcząc i zabijając uczniów Jezusa Chrystusa. Spotkanie na drodze do Damaszku całkowicie odmieniło jego życie i tam w Damaszku usłyszał słowa ucznia pańskiego Ananiasza, który, jak czytamy w Bożym Słowie, wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski, wstał i został ochrzczony.
został ochrzczonym. Bez chwili zwłoku, bez próby czasu, czy jakiegoś innego, jakiejś innej rzeczy w tym rodzaju. Jeszcze bardziej, bracia i siostry, jesteśmy zaskoczeni, gdy czytamy 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Oto tam apostoł Piotr zostaje wysłany do domu poganina Koryliusza. Bóg w specjalnym widzeniu musiał przekonać Piotra, aby się nie wahał iść do domu poganina. Wcześniej Piotr, a nie inny pracowity Żyd, prawowity Żyd, nigdy by nie zrobił tego, bo w jego przekonaniu było to niezgodne z prawem. Dlatego też na samym początku tej wizyty Piotr rzecze do zgromadzonych takie słowa. Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem, lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanem albo nieczystym. Kiedy natomiast mówił o Jezusie, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów, dzieje się coś bardzo dziwnego w tym zgromadzeniu, mianowicie na pogan zgromadzonych w domu Korneliusza wstępuje Duch Święty. Dlatego też Piotr pyta sam siebie i swoich towarzyszy w ten sposób, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my, i rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Czy to nie dziwne, że tak szybko Piotr ochrzcił owych pogan, którzy przecież z Pismem Świętym nie mieli nic wspólnego? Potem mamy 16 rozdział. To już działalność apostoła Pawła w Filipii. Tam nad rzeką Paweł rozmawia z kilkoma zaledwie niewiastami. Żadnych tłumów, żadnych wielkich ewangelizacji, tak jak się dziś organizuje na stadionach czy w innych miejscach publicznych. I oto niewiasta imieniem Lidia z Tiatyry otwiera swoje serce przed Panem i tam nad ową rzeką zostaje ochrzczona. Musiało to pięknie wyglądać. Apostoł Paweł i jedna jedyna niewiasta, która jest ochrzczona, Lidia. Ale całe niebo się raduje wtedy, kiedy jeden człowiek się nawraca. I w następnych wersetach właśnie tego rozdziału czytamy o strażniku więziennym, człowieku zupełnie niezainteresowanym Ewangelią i tym, co śpiewem głoszą Paweł i Sylas uwięzieni w więzieniu. Stróż więzieni w tym czasie głęboko śpi, ale budzi go jednak trzęsienie ziemi, które otwiera bramy więzienia, a strażnik, sądząc, że więzienie uciekli, chce popełnić samobójstwo. I wtedy jego serce otwiera się na Boże Słowo. Pyta więc apostołów. Popatrzmy, co mówi na ten temat Dzieje Apostolskie. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni mu rzekli, uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Co się stało potem? Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wyprowadził ich do swego domu, zostawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Paweł ochrzcił cały jego dom i zrobił to niezwłocznie jeszcze tej samej nocy. Ktoś powiedział, czy to jest możliwe, aby człowieka, który nie był zainteresowany w ogóle Bożym Słowem, nagle w jednej chwili powiada, Panie, co mam zrobić, uwierz w Jezusa. Wierzysz? Wierzę, a więc chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy to jest możliwe? Tak się to stało, właśnie tej samej nocy. Nawet nie czekali do dnia. Tej samej nocy był strażnik więzienny i cały jego dom ochrzczony. Jeśli więc czas, bracia i siostry, nie jest przeszkodą, by zostać ochrzczonym, jakie przeszkody mogą pojawić się na drodze człowieka, który chce zbliżyć się do Boga? Chciałbym, abyśmy się dzisiaj nad tym zastanowili. Pytamy więc słowami owego dostojnika etiopskiego, wypowiedzianymi na drodze pustynnej, kiedy przybyli nad jakąś wodę, ów dostojnik pyta Filipa, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Chciałbym, abyś sobie to pytanie dzisiaj postawił przed własnym swoim sumieniem, przed swoim sercem. Oto woda, co stoi na twojej przeszkodzie, abyś został ochrzczony? Dlaczego tego jeszcze nie zrobiłeś? Nie boisz się Boga? Nie boisz się, że staniesz przed Nim i Bóg ci powie, miałeś szansę, nie skorzystałeś, idź na wieczne potępienie? Nie boisz się tego? Ale to nie ze strachu powinniśmy być ochrzczeni, ale ze względu na posłuszeństwo Bogu, ze względu na to, że tak mówi Ewangelia Boża. Oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Na marginesie tej historii chciałbym zauważyć fakt, że Filip, zwiastując Ewangelię na podstawie czytanego fragmentu 53 rozdziału Księgi Izajasza,
musiał nie tylko wyjaśnić powód śmierci Jezusa, Mesjasza, ale również odkryć znaczenie tej śmierci dla zbawienia każdego z nas. Filip musiał mówić o wierze w Chrystusa, potwierdzonej znakiem chrztu, bo skąd niby miało się pojawić pragnienie bycia ochrzczonym? Księga Izajasza nie wspomina o chrzcie ani słowa, ale zwiastowana Ewangelia od tego momentu powiada: każdy, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, zbawiony będzie. Nie można oddzielić wiary od chrztu. Chrzest jest bowiem potwierdzeniem naszej wiary. Jeśli nie zostałeś ochrzczony, to znaczy, że nie wierzysz, że sprzeciwiasz się Bogu, że twoja wiara jest martwą wiarą. Bóg chciałby tą wiarę zbudzić. Wróćmy jednak do pytania. Co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony? Dlaczego dziś tak trudno człowiekowi niezbawionemu podjąć decyzję, by zostać ochrzczonym? Chciałbym bardzo telegraficzny sposób przyjrzeć się 10 przeszkodom, jakie najczęściej pojawiają się w związku z przyjęciem Chrystusa i ślubowaniem mu wierności poprzez chrzest wiary. Są to oczywiście przeszkody po stronie człowieka, nie Boga. Niech was nie martwi ta liczba 10. Naprawdę bardzo telegraficzny sposób chciałbym je zasygnalizować tylko. Przeszkoda pierwsza. Pierwszą przeszkodą jest zaślepiony umysł. Zaślepiony umysł. Paweł napisał o swoich rodakach, Żydach, do których również się zaliczał, ale sprawa ta dotyczy każdego niezbawionego człowieka. Paweł napisał tak: lecz umysły ich otępiały, albowiem do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Kiedy zaś Paweł przemawiał w Antiochii Pizydyjskiej, powiedział podobne słowa, powiedział tak: mieszkańcy Jerozolimy bowiem i przełożeni nie poznali Go, to znaczy Chrystusa, i przez skazanie Go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat. Czy to nie dziwne, że ktoś może czytać Pismo Święte, może uczęszczać do zboru, do kościoła i nie dostrzegać, co w tym piśmie jest tam napisane, jaka jest Boża wola? Jest tak właśnie wtedy, kiedy umysł jest zaślepiony. Czy jest jakaś rada, aby ta zasłona została zdjęta, aby łuski spadły z oczu takiego człowieka? Oczywiście, że jest. Czytaliśmy, gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Nawróć się do Pana, wtedy zobaczysz też piękność Ewangelii. Wtedy zobaczysz, co powinieneś uczynić, co Bóg żąda od ciebie. To jest pierwsza przeszkoda. Druga przeszkoda. Drugą przeszkodą jest niewola diabelska. Dlaczego nasze oczy są zasłonięte? Człowiek niezbawiony jest w niewoli diabelskiej. Diabeł nie pozwala decydować człowiekowi według jego pragnienia i własnej chęci. Człowiek musi wykonywać to, co chce jego pan, diabeł. Takim panem właśnie jest diabeł. On panuje w życiu i on rozkazuje. On mówi: nie rób tego, nie wolno ci tego robić, zwlekaj. Apostoł Paweł pisze o takich ludziach: w nadziei, że Bóg przywiedzie kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z czego? Z sideł diabła, który co? Zmusza ich do pełnienia, no kogo? Jego woli, nie twojej woli. Nie żyjesz według swojej woli. Żyjesz dokładnie tak, jak każe ci diabeł. To jest jego wola, abyś nie był posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Dlatego też czytamy Bożym Słowem, że celem Ewangelii jest to, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie w współdziałaniu z uświęconymi. Trzecia rzecz, trzecia przeszkoda. To jest zła tradycja kościelna. Wiele osób podpada pod ten punkt. Wiele osób sądzi, że nie muszą się chrzcić, jak to często powiadają, powtórnie się chrzcić, gdyż już jako niemowlęta zostali ochrzczeni. To szczególny problem w naszym kraju, gdzie dominuje Kościół rzymskokatolicki, choć problem nie dotyczy tylko tego kościoła. Praktyka chrzczenia małych dzieci pojawia się dopiero w III wieku chrześcijaństwa. Biblia nie podaje ani jednego przykładu chrzczenia dzieci, które są nieświadome tego faktu. Więcej, nauka biblijna nie dopuszcza myśli, aby chrzcić małe dzieci. Przez pierwsze wieki chrzczono jedynie dorosłych, którzy wyznawali swoją wiarę. Kiedyś Pan Jezus bardzo zdecydowanie
skrytykował właśnie taką postawę zmieniania tego, co w Biblii jest jasno napisane, tą postawę uczonych w piśmie faryzeuszy, wypowiadających do nich, dobrze prorokowa o was obłudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. To jest problem. Nakazy ludzkie, ludzka nauka, zła tradycja. Najprostszy przekaz biblijny można wykrzywić, można uchylić, by zaniedbać przykazanie Boże. I tak się właśnie dzisiaj dzieje. Czwarta rzecz, strach przed ludźmi. Jak myślicie, czy nie powoduje tego, że człowiek wstrzymuje się od zawarcia przymierza z Panem? Księga Przypowieści, 29 rozdział, 25 werset powiada tak. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Czasem trudno nam to przyznać, a lęk czy strach przed ludźmi paraliżuje nasze działania. Bardziej boimy się ludzi niż Boga. Bardziej liczymy się z opinią ludzką niż z opinią samego Boga. No bo co powiedzą? Co powiedzą najbliżsi? Mąż, żona, rodzice? Co powiedzą koledzy, znajomi, sąsiedzi? Piotr i Jan, apostołowie, nie mieli takich dylematów. Kiedy stanęli przed Najwyższą Radą Żydowską, przed Sanhedrynem, wtedy śmiało wyznali, a my znamy te słowa, Piotr powiada, czy słuszna to rzecz, w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. Sami osądźcie. Piąta rzecz, strach przed przyszłością. Inny rodzaj strachu, czy może raczej obawy, jaki pojawia się u człowieka chcącego zawrzeć przymierze z Bogiem. Czy będę w stanie dotrzymać obietnicy? Słyszałem to już wiele razy. No, jeszcze się wstrzymuję, no bo a jak ja nie dotrzymam obietnicy Panu Bogu, no to co z nami będzie? Czasami tak bywa, że to jest autentyczna obawa. Znając swoje możliwości, człowiek jednak nie może liczyć na swoje siły. Kiedy sam siebie znam, nigdy bym nie został ochrzczony, gdybym był pewny, że wytrwam do końca. Nie mogę liczyć na swoje siły, ale też bywa też to dobrą wymówką dla niektórych, by odwlec decyzję chrztu. Pytanie tylko brzmi tak, a kiedy będziesz gotowy? Kiedy będziesz pewny, że wytrwasz w postanowieniu? Za miesiąc? Za rok? Czy jak się zestarzejesz i nabierzesz więcej mądrości? Kiedy będziesz gotowy? Kiedy będziesz mógł powiedzieć, no już teraz jestem pewny, że dotrzymam obietnicy? Taki czas nigdy nie nastąpi. Biblia powiada ponadto, jutro do nas nie należy. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Napominając jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby nikt nie z was popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech potrafi oszukiwać człowieka i często to robi bardzo skutecznie. Po szóste, umiłowanie chwały ludzkiej. To też jest problem. Jedną z przeszkód w przyjęciu chrztu jest zdobycie pewnej pozycji, zdobywanie pewnej pozycji społecznej. Kiedy człowiek staje się publicznie rozpoznawalnym lub zajmuje eksponowane stanowisko, to wiąże się to z estymą, poważaniem, staniem na piedestale tej społecznej drabiny. Niewątpliwie w czasach Jezusa o takie poważanie zabiegali faryzeusze. Byli na świeczniku hierarchii społecznej, choć jak każdy człowiek skonfrontowany z Ewangelią, posiadali swoje wewnętrzne dylematy. Takie dylematy posiadał Nikodem, takie dylematy posiadał Gamaliel czy Józef z Arymatei. Apostoł Jan w swojej Ewangelii zanotował takie słowa o faryzeuszach z tej zrady, z Rady Najwyższej. Mimo to jednak wiele członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Dlaczego? Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. To jest problem. Każdy człowiek musi podjąć decyzję, czy bardziej zależy mu na ludzkiej chwale, na chwale siebie samego, czy chwale Bożej. Siódmy powód. Brak posłuszeństwa. Bardzo istotny. W liście Piotra czytamy o ludziach w czasach Noego,
kiedy budowano arkę, o nich Piotr powiada tak. Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wyobrażamy sobie, Bóg wydał wyrok na świat, myślał, że może więcej ludzi zostanie uratowanych, że będzie więcej ludzi pokutować. Okazało się, że tylko 8 osób zostało uratowanych. Czasem ludzie tak sarkastycznie pytają, co wszyscy mają pójść na potępienie? Tak, wszyscy, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. A ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, jest ich wielu? Nie jest ich wielu. Nie jest ich wielu. Dlatego też Biblia powiada, że dla Boga posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Nawet Jezus, chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą życia wiecznego. Chodzi o posłuszeństwo Bogu. Masz zawrzeć przymierze z Panem, bo tak mówi Bóg i chce, abyś był temu posłuszny. Czy jesteś mu posłuszny? W swojej ostatniej przemowie, tuż przed ukamienowaniem, Szczepan, pierwszy męczennik, mówił o swoim narodzie. Myślę, że dziś również możemy tak powiedzieć o ludziach opornych na głos Boży. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. 8 powód. Brak świadomości wiecznej zagłady. Są ludzie, którzy absolutnie nie przejmują się przyszłym życiem. Dla nich ważniejsze jest to, co dzieje się tu i teraz. Ale wiesz, bracie, że twoje siostro, przyjacielu, że twoje życie się zakończy i rozpocznie się jakieś inne, nieskończące się życie, życie wieczne? A w takiej sytuacji to jest głupie myślenie. Tak jak na przykład iść do restauracji, zjeść dobry obiad, nie mając pieniędzy i spodziewając się, no jakoś tam będzie. Jakoś tam będzie. Nie będzie tam jakoś. Będziesz pociągnięty do odpowiedzialności. Zamkną cię pewnie w więzieniu, dlatego że oszukujesz. Dlatego że nie liczyłeś się z tym, że trzeba za obiad zapłacić, jeśli wejdziesz do restauracji. Nasze życie jest tutaj tylko chwilowe. Ale co potem? Grób? Nic więcej? Nie. Przed każdym człowiekiem, przed każdym bez wyjątku jest wieczność. Dla jednych szczęśliwa, bo z Bogiem, niestety dla drugich tragiczna, bo z diabłem i jego aniołami. Pan Jezus powiada, i odejdą na kaść wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I odejdą na kaść wieczną. Będą tacy ludzie, prawda? Bo tak Jezus powiada. Tak Jezus mówi. Będą tacy ludzie, którzy odejdą na kaść wieczną. Ale biada ci, jeśli będziesz w grzędzie tych ludzi, którzy odchodzą na kaść wieczną. Raczej bądź w tej grupie ludzi sprawiedliwych, którzy wkraczają do życia wiecznego. 9, przedostatni punkt. Zwlekanie. Wspomnieliśmy już o nawróceniu Saula starcu i wspomnieliśmy ową wizytę Ananiasza, który modli się nad nim, aby Saul przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. W tej pierwszej rozmowie Ananiasz zwraca się do dopiero co nawróconego Saula dość obcesowo. Posłuchajcie. Ananiasz powiada tak. Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos ust Jego. Ponieważ będziesz mu świadkiem tego, coś widział i słyszał wobec wszystkich ludzi. A czemu teraz zwlekasz? Dziwne słowa. Czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego. A teraz czemu zwlekasz? Moglibyśmy powiedzieć, Ananiaszu, to dopiero przecież trzeci dzień, kiedy Pan Jezus objawił się Saulowi. A ty już pytasz, czemu zwlekasz? Ananiaszu, gdybyś tak był w zborze kołobrzeskim w tym czasie i przyszedł do naszego zboru, wtedy mógłbyś zobaczyć, co to znaczy zwlekanie. Wtedy mógłbyś zobaczyć. Jak już mówiliśmy, najlepszy czas u Boga jest dziś, jest teraz. Jan Chrzciciel, gdy głosił i wzywał ludzi do pamiętania, a następnie pokutujących chrzcił, powiedział też coś takiego. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
Drzewo nigdy nie wie, kiedy zostanie ścięte i ty też nie wiesz. Drzewo tego nie wie i każdy z nas, nikt z nas nie wie, kiedy zostanie ścięty, nie daj Panie Boże, wrzucony w ogień wieczny. 10. rzecz, ostatnia. Poczucie swojej niegodności. To uczucie nie jest złe, bracia i siostry. Jeśli sądzę o sobie, że jestem niegodny, to jest właśnie dobrze. Tak powinien odczuwać każdy człowiek. Gorzej jest, jeśli wydaje nam się, że aby przyjść do Boga, ponieważ jestem niegodny, muszę się najpierw poprawić. Muszę najpierw uregulować pewne rzeczy w swoim życiu. Wtedy, kiedy będę już w miarę dobry, to wtedy będę mógł stanąć przed Bogiem. Ale to jest fałszywy obraz, to jest fałszywa droga. Ludzie, którzy myślą o sobie, że jeszcze nie są tacy źli, bo przecież zawsze znajdziemy gorszy od ciebie, mają problem i to jest ich jedyny problem. Chcą najpierw się poprawić, a później przyjść do Boga. Śpiewaliśmy pieśń, tak jakim jestem, przychodzę przed Boże oblicze. Dobrzy ludzie w swoich oczach nie potrzebują tego, by się poprawiać, potrzebują zmiłowania Bożego i chcą przyjść do Boga takimi, jakimi są. Pan Jezus Chrystus powiedział tak, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Jeśli czujesz się dobrze, jeśli czujesz się zdrowym, to z całą pewnością nie będziesz potrzebował Chrystusa. Będziesz tak żył. Będziesz tak żył, powiadając, nic mi więcej nie potrzeba. Ale ci, którzy odczuwają faktycznie, że są chorymi, że są potrzebującymi, ci, którzy się źle mają, ci potrzebują lekarza. Idźcie, nauczajcie, uczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem, powiada Chrystus, bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. To wcale nie znaczy, że owi sprawiedliwi nie potrzebują upamiętania czy nawrócenia, ale ich zrozumienie dotyczące własnej dobroci odwodzi ich od Chrystusa. Pamiętamy bogatego młodzieńca? Człowiek niemalże doskonały, ale od Jezusa odchodzi smutny i niepojednany z Bogiem. Albo pamiętamy owych dwóch modlących się w świątyni, religijny faryzeusz i grzeszny celnik, który z nich został wysłuchany? Właśnie grzeszny celnik, nie ten, który uważał się za sprawiedliwego, za dobrego. I oby poczucie swojej niegodziwości prowadziło nas do pokuty, a nie do ciągłej próby poprawiania się o własnych siłach. Nie zdołamy siebie poprawić. Obiecujemy sobie to. Zbliża się Sylwester. Ileż będzie pięknych obietnic. O, od tego dnia już to będę robił, albo tego nie będę robił. Ile wspaniałych rzeczy. Co? Mija parę dni i co? Przekonamy się sami. O własnych siłach nie jesteśmy w stanie się poprawić. Poprawić może nas tylko Bóg poprzez zmianę naszego życia. Z całą pewnością, bracia i siostry, nie są to wszystkie przeszkody, jakie stawia sobie człowiek na swojej drodze, by zostać ochrzczonym. Jest ich może znacznie, znacznie więcej. A jakie są warunki, które stawia Boże Słowo? Ustami Filipa Bóg mówi o jednym, jedynym warunku otrzymania chrztu. Warunek jest tylko jeden. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Jeśli nie wierzysz, nie możesz. Nie ścimy małe dzieci, bo one nie mogą jeszcze wierzyć. A wiara musi poprzedzać chrzest. Taki jest Boży porządek. Ludzie próbują go zmieniać, ale to jest tak, jak zepsutą receptą na zrobienie dobrego ciasta. Mamy składniki, porządek, co kolejno powinniśmy robić. I ciasto nigdy nie wyjdzie dobre, gdy pomieszamy kolejność albo jego składniki w jego przygotowaniu. A więc w tych duchowych sprawach jest podobnie. Najpierw jest wiara, potem jest chrzest. Bo Słowo Boże powiada, bez wiary nie można podobać się Bogu. Czy wierzysz? Czy wierzysz? Oto pytanie, z którym chciałbym cię dzisiaj zostawić. To pytanie, które chciałbym, abyśmy dzisiaj postawili sobie samemu. Czy wierzę? A jeśli wierzę, dlaczego nie jestem jeszcze ochrzczonym? Dlaczego lekceważę Boży głos? Dlaczego nie jestem mu posłuszny? Dlaczego unikam kolejny chrzest w naszym zborze i kolejne czekanie? Niech Bóg uchroni nas od takiego myślenia, a też wzbudzi wdzięczność w sercach tych ludzi, którzy już taką decyzję zrobili, podjęli taką decyzję. Niech Bóg dzisiaj też usłyszy Twój głos, kiedy będziemy się modlić w czasie też i roznoszenia chleba i wina, podziękowania. Boże, dziękuję Ci, że otworzyłeś moje oczy,
że wyrwałeś mnie z niewoli diabelskiej, że mogę stanąć po Twojej stronie, że stałem się Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci za to, Panie. Niech Bóg dzisiaj usłyszy z moich i Twoich ust właśnie taką modlitwę. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Amen.